testowanie samochodów to jest czasami karkołomne zadanie. Są dzieci, są ich zabawki, są ich bagaże, no i jest jeszcze bagaż całej rodziny, a także to oto pakowne i pojemne kombi. Bagażnik jest teraz w pozycji normalnej, czyli kanapa jest złożona i wstawiamy walizki. Jedna. Cztery walizy już są. O! Czasami życie wymaga nieco większych poświęceń i zabrania ze sobą na przykład wyczynowego roweru, który ma bardzo wysokie siodełko. I wtedy fotel, siedzisko przysuwa się do przodu. No wydaje się to niemożliwe, bo on jest naprawdę wysoki. Tu siedział na nim jakiś niezły dryblas. On jest na szczęście dosyć lekki. Uwaga, wchodzi między was. Oczywiście, wygodniej i bezpieczniej czasami jest przewieźć rower na dachu, ale ważne jest, że i rower, i Bugs są w środku. I test długości przestrzeni bagażowej. Naprawdę długie, gigantowe narty. Prawie 1,80 m długości. Czy wejdą? O, po prostu wzdłuż, żeby nie kłaść ich na skos, żeby nie zabierać sobie 3/4 przestrzeni bagażowej. Jeździć na nartach? Jeżeli ktoś jeździ na co dzień samochodem klasy kompakt i nie chce się przesiadać na samochód wyższy, większy, który będzie więcej spalał, proszę bardzo, funkcjonalne kombi na bazie samochodu kompakt. Naprawdę milion walizek z tyłu i komfort podróżowania. Dzieci, jak się jedzie? Fajnie, tylko nie za bardzo milion. A ile tych walizek było w sumie? Policzyłaś? Sześć dużych walizek, czyli na każdego z nas przypada po dwie. Wiem, że gdybym zatrzymał prędkościomierz na prędkości 90 km na godzinę, to spalę poniżej 4 litrów na setkę, a jednocześnie mam pozycję za kierownicą taką, jakiej oczekuję, no i mam ten mały wolant przed sobą, który po prostu leży w mych dłoniach. Wręcz doskonale.